Ze mną Marcin Orłowski. Rozmawiamy po zwycięstwie Puszczy Połomce nad Stomilem Olsztyn. Marcin, czy to było najdłuższe 15 minut przerwy od kiedy gracie w pierwszej lidze? Może nie najdłuższe, ale najbardziej żubiołowe, że tak się wyrażę. Mieliśmy swój plan na ten mecz. No, w pierwszej połowie gdzieś tam nie wychodziło to to, co sobie zaplanowaliśmy. Głupie, głupi rzut karny i, i musieliśmy to odrabiać, ale w przerwie padło trochę. Mocnych słów, i wzięliśmy się do roboty i, i myślę, że w drugiej połowie wykazaliśmy na co tak naprawdę stać puszczenie płomice. No właśnie, zaczęliście odrabiać straty. Najpierw bramka na 1 do 1, później na 2, 3, 1, ale co ważne, była dzisiaj pewna celebracja po jednej z bramek kołyska, i tu trzeba przyznać, że to ty jesteś sprawcą tego zamieszania. Także powiedz coś więcej na temat kołyski. No, w niedzielę o 10.65 urodził mi się synek, i, i mówię, fajnie, fajnie się złożyło, że dzisiaj strzeliliśmy te bramki. I, I mówię, to zwycięstwo dedykuję żonie i, i synkowi, Michałowi. Mówię, no, jestem teraz mega szczęśliwym człowiekiem. Wszystko fajnie się ułożyło. Synek jest zdrowy w domu, a pusza zwycięska, i oby tak dalej to był oczywiście dobry prognostyk. Wracajmy jednak do meczu. W pierwszej połowie, kiedy zobaczyłeś gotowego do wejścia na boisko Dawida Nowaka. Nie bałeś się, że to ty możesz być tym, który no nie dotrwa do końca pierwszej połowy? Nie, bo w sumie nawet tak nie, nie, nie myślałem. No, wiedziałem, że, że trener będzie chciał zagrać bardziej ofensywnie. Mówię, no, jeżeli bym nie zmienił, no to jest jego, jego decyzja, musiałbym ją po prostu zaakceptować. No ale zagrałem cały mecz. Mówię, szkoda, szkoda, że nie strzeliłem bramki, bo tam gdzieś piłka mnie szukała, dzisiaj <noise> miałem dosyć dużo z tych sytuacji, ale cieszę się, że, że, że gdzieś tam jakąś cegiełkę swoją dołożyłem do tego zwycięstwa i cieszymy się, bo to był ważny mecz, bo mówię po tej serii gdzieś tam jakichś niepowodzeń, gdzie, gdzie, gdzie byliśmy zespołem praktycznie wyrównanym albo nawet lepszym, nie, 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 nie punktowaliśmy, a, a dzisiaj w drugiej połowie pokazaliśmy, że naprawdę jesteśmy mocnym zespołem. No właśnie, trener jeszcze w pierwszej połowie wprowadził drugiego napastnika, ty zostałeś na placu gry, no i zrobiło się to dużo ciekawie, jeżeli chodzi o ofensywną grę Puszczy. Widać, że dobrze wam chyba się gra we dwóch i jednak to też daje troszeczkę więcej miejsca i więcej komfortu napastnikowi, jeżeli wie, że koło siebie ma drugiego partnera, który też myśli przede wszystkim o zdobywaniu bramek. Myślę, że, że po prostu w drugiej połowie cały zespół po prostu wszedł już na wyższy, wyższy poziom i, i każdy prezentował się dobrze i dlatego ta gra nasza wyglądała lepiej, było dużo sytuacji, dużo dużo jakichś akcji oskrzydlających i mówię, co, co, co rusz się kotłowało pod bramką 100 milu i mówię, całe szczęście, że, że, że szybko szliśmy bramkę wyrównającą i poniosło nas to i 3-1, 3 punkty dopisujemy i cieszymy się z tego. No właśnie, poniosło Was to i miejmy nadzieję, że poniesie Was, was również w kolejnych meczach, a to będą mecze no, z firmowymi rywalami. Teraz pojedziecie do Bielska Białej, gdzie stadion no, jest taki, że spokojnie pod Beskidzie mogą wygrać e, nawet w Ekstraklasie, a później przyjedzie tutaj Ruch Chorzów. Także dwa naprawdę bardzo, bardzo ciężkie mecze przed Wami. Na pewno, ale to, to, to chodzi w piłce nożnej, żeby grać na takich fajnych stadionach. Gdzie, gdzie jest dużo publiki i mówię, to nas jeszcze bardziej motywuje, nakręca i, i mówię, teraz będziemy się regenerować, żeby dobrze żeby dobrze do tych spotkań się przygotować i będziemy walczyć o kolejne zwycięstwa. Myślę, że dzisiejszym meczem udowodniliśmy, że, że, że nie, nie, nie awansowaliśmy przypadkowo, gramy fajną piłkę, nie tylko defensywną, ale w drugiej połowie pokazaliśmy naprawdę kawałek dobrego, dobrej piłki nożnej.